Samotność, strach, szaleństwo. Opowiadania i raporty Uniwersum Fundacji SCP starają się poruszać tego typu tematy, jednak jednym z lepszych przykładów, jak nie najlepszym, połączenia tych trzech elementów jest SCP-3001. Dziś omówimy, czym jest i w jaki sposób idealnie wpływa na emocje czytelnika. Przygotujcie się, bo was też przejdą dreszcze, a wasze myśli na długo nie opuszczą czerwonej rzeczywistości. SCP-3001 to teoretyzowany, paradoksalny, kieszonkowy niewymiar, do którego można się dostać przez stworzenie swego rodzaju krótkotrwałego tunelu czasoprzestrzennego. W zasadzie nie da się go zlokalizować, jest porównywany do przestrzeni między dwiema złączonymi kartkami. Sam wymiar praktycznie nie istnieje, ponieważ jest prawie całkowicie pozbawiony materii. Posiada on bowiem niemożliwie niską ilość Humeów, mianowicie na poziomie 32 tysięcznych. Skala Hume'a, od której wzięła się jednostka Hume, to fikcyjna skala, która wskazuje na to, jak stabilna i realna jest rzeczywistość w danym miejscu. Wskazuje też poziom zdolności alteracji rzeczywistości u manipulatorów rzeczywistości, takich jak SCP-343, u którego zanotowano przeogromną z kolei ilość Humeów, bo aż 860. Typowa ilość Humeów u Reality Benderów to od 75 do 80 lub od 130 do 150. Wracając do wymiaru, praktycznie on nie istnieje, a jego fizyka przeczy wszystkim teoriom i twierdzeniom. Sprawia to, że cokolwiek dostanie się do SCP-3001 wolniej się degraduje, a obrażenia uznawane za śmiertelne nie powodują śmierci organizmu. Według symulacji, człowiek może stracić ponad 70% tkanki ciała i wciąż operować normalnie, przy 40% nieuszkodzonej tkanki mózgu. Sęk w tym, że Hume'y mają to do siebie, że dążą do tego, by się wyrównać w danej przestrzeni. Oznacza to, że cokolwiek wpadnie do 3001, powoli zacznie zanikać, niszczeć, aby dorównać do skali Hume'a wymiaru, czyli z czasem praktycznie przestaje istnieć. Wymiar SCP-3001 został odkryty 2 stycznia 2000 roku w ośrodku 120 przez doktora Roberta Scrantona i jego żonę Annę Lang. Pracowali oni nad eksperymentalnym urządzeniem zwanym stabilizatorem Lang-Scrantona. W skrócie LSS. LSS był prekursorem tzw. kotwic rzeczywistości Scrantona, które są po dziś dzień używane przy wielu anomaliach wpływających na rzeczywistość. Podczas niespodziewanego trzęsienia ziemi uszkodzone zostało parę aktywnych LSS i doprowadziło to do przeniesienia doktora Scrantona do SCP-3001. Został uznany za zmarłego, ale przeżył. Co najmniej 5 lat, 11 miesięcy i 21 dni. Utknął w niewymiarze i cały czas notował skrzętnie informacje na jego temat. Dzięki niemu dziś wiemy, czym jest SCP-3001. Notatki były możliwe dzięki temu, iż do SCP-3001 dostał się również jeden panel kontrolny LSS. Czytając je, dowiadujemy się przerażających rzeczy, historii tego, co inny wymiar robi z człowiekiem. Pozwólcie teraz, że streszczę wam zapisy Scrantona z SCP-3001. Gdy dr Scranton trafił do SCP-3001, był spanikowany, wściekły i zdezorientowany. Próbował się rozeznać po okolicy skąpanej w mroku celem znalezienia wyjścia, jednak bezskutecznie. 8 dni zajęło mu uspokojenie się. Doktor, zagubiony, powtarza przez pierwsze parę dni podstawowe informacje, zapewne dlatego, by nie zwariować w samotności. Imię, nazwisko, wiek, urodziny, ulubiony kolor, piosenkę i imię żony. Powtarza te informacje w kółko. Robert Scranton, lat 39, urodziny 16 września 1961, kolor niebieski, ulubiona piosenka Living on a Prayer, żona Anna. Wspomina o jej zielonych oczach i o tym, jak bardzo ją kocha i chce do niej wrócić. Panel LSS przykuł uwagę Scrantona dnia 11, bladym, czerwonawym światłem, które jako jedyne dawało znać o tym, że ten jeszcze działa. Na początku dało mu to nadzieję, jednak po chwili zorientował się, że jedyne co może zrobić, to nagrać wszystkie swoje przemyślenia i dane, które zgromadził. W tym momencie, w normalnych okolicznościach, Scranton powinien być już dawno odwodniony, martwy z powodu braku podstawowych składników odżywczych. To pierwsza, ale nie ostatnia oznaka aberracji poziomu Humeów w tym świecie. Robert odzywa się bezpośrednio do czerwonego światełka, jedynej rzeczy, którą widzi w bezkresnej ciemności. Pyta go, czy pozwoli mu porozmawiać z Anią. Chwilę potem znajduje kontrolki i dowiaduje się, że zdążył w niewymiarze spędzić już 2 tygodnie, 3 dni, 7 godzin i 58 minut. Próbuje odtworzyć wcześniej nagrane pliki audio, jednak bezskutecznie. Scranton chwyta się jedynej rzeczy, która łączy go z naszą rzeczywistością. Wyciąga zdjęcie Anny i prosi czerwone światełko, by je oświetliło, by mógł znów ujrzeć jej twarz. Spogląda na nią i obiecuje, że do niej wróci. 2 miesiące, 4 dni, 3 godziny.
W tym momencie umysł Roberta zaczyna się chwilowo poddawać. Mówi, że próbował się dowiedzieć więcej o tym wymiarze, który nazywa teraz więzieniem. Krzyczy w pustkę i wyżywa się słownie na panelu, jednak po chwili ochłonął i przyjął profesjonalną postawę. Określa samego siebie słowami: były starszy naukowiec ośrodka 120. Teraz, co dziwne, już bardziej bezpośrednio zwraca się do światełka. Prosi, żeby przemówiło, a potem wydaje się, jakby prowadził z nim dłuższą konwersację, po czym dodaje, że nagrywa te logi tylko po to, żeby nie zwariować. Postanawia sobie jednak za wszelką cenę zdobyć informacje o tym miejscu, ponieważ jeśli jakiś nieszczęśnik do niego dołączy, woli mieć plan. Mówi, że tylko to go motywuje do działania, po czym wybucha salwą maniakalnego śmiechu. 2 miesiące, 11 dni, 10 godzin. W drugiej sekcji logów Scrantona doktor przygotowuje dokumentację obiektu SCP, w którym się znalazł. Twierdzi, że jest Euklidem, a w specjalnych czynnościach przechowawczych rozwodzi się nad tym, że samego obiektu najpewniej nie da się zabezpieczyć. Uważa, że gdziekolwiek trafił, najpewniej nie uda mu się ponownie otworzyć wyjścia. Wymiar określa nazwą wyrwą w rzeczywistości, w której jedynym źródłem światła jest małe, czerwone światełko panelu LSS. Musi pamiętać, gdzie idzie, ile kroków przemierzył, jednak nie odważył się póki co ruszyć dalej niż na 100 kroków. Scranton wspomina o dziwnym mrowieniu na twarzy, co zapewne jest pierwszą oznaką wyrównywania Humeów i rozpadu jego materii. Im więcej Robert spędza czasu w SCP-3001, tym bardziej wydaje mu się, iż cały wymiar nie ma sensu. Wydawało mu się, że porusza się po płaskiej powierzchni, jednak sposób ruchu określa bardziej pływaniem w jakiejś gęstej materii, posiadającej własne ciśnienie napierające na niego. Ostatecznie porównuje to do chodzenia po bardzo gęstym czarnym żelu. 2 dni później wykonał parę testów i okazuje się, że poruszanie się w tym wymiarze to kwestia świadomych impulsów. Zauważył, że jeśli pomyśli o ruchu w dół, udaje mu się zagłębić w materię poniżej. Tak samo może lewitować w przestrzeni ponad światełkiem, jeśli tylko będzie chciał. Jednak jego ruchy są bardzo mozolne. Po kolejnych 4 dniach wraca z nowymi informacjami. Do czerwonego światełka zwraca się teraz oficerze czerwony, oficerze red, przeplatając swoje słowa salwami śmiechu. Każe mu się uśmiechnąć, jednak gdy nie otrzymuje odpowiedzi od światełka, zaczyna trochę trzeźwieć i wylicza, czego się dowiedział. Twierdzi, że ten wymiar to SCP o najniższym poziomie pola Huma, jaki dotąd widział. Wysila się i wydaje instrukcje, w razie gdyby jego żona odsłuchała logi z innego wymiaru, aby mogła go wyciągnąć. Po wielu obliczeniach daje sobie spokój i zaczyna żartować z Redem, tłumacząc mu, jak to jest najrealniejszym facetem w tym nierealnym świecie. Po czym przechodzi do mówienia o tym, że LSS, który ich tu wysłał, posłał ich na pewną śmierć. Scranton zaczyna prowadzić wyimaginowaną rozmowę z czerwonym światełkiem, kłócąc się o naukowe szczegóły występującego w wymiarze pola Huma. Po wielu debatach samemu ze sobą dochodzi do wniosku, że zostały mu 3 lata, zanim jego materia się całkiem rozpadnie. 3 lata, żeby wymyślić sposób na ucieczkę z SCP-3001. Scranton ponownie zaczyna się śmiać i zwraca się do Annie. Przypomina sobie o tym, jak wpadli na teorię, która mogłaby mu pomóc w wydostaniu się. Przeprasza Reda i mówi mu, że musi go opuścić. Mówi, że nie mogą pójść razem, bo dyfuzja nastąpiłaby przez to szybciej. Każdy z nich ma swoje zadanie, Scranton zbadać to miejsce, a Red zapamiętać te informacje w swojej mechanicznej głowie. Robert droczy się ze światełkiem i przekonuje je, że jest silny i że sobie poradzi. Twierdzi, że jeśli stworzy dostatecznie silne pole, to mógłby ich stąd wydostać. Przyrównuje wymiar do wyrwy, która przecież gdzieś musi mieć swój koniec. Ze światełkiem żegna się, mówiąc, że ma nadzieję, że jak wróci, to nadal będą przyjaciółmi. 6 miesięcy, 10 dni, 5 godzin. Tu zaczyna się 3. sekcja logów. Minęły 4 miesiące, odkąd Scranton odszedł od swojego jedynego źródła światła. Teraz wrócił, całkowicie przekonany, że to miejsce to piekło bez granic. Szedł w jednym kierunku przez 2 miesiące i nic nie znalazł. Przeklina się za to, że był tak głupi, że myślał, że idąc w którymś kierunku w końcu znajdzie wyjście. Chwilę potem jednak pyta Reda, czy może jeśli będzie zapadał się w dół wystarczająco długo, to może jednak dotknie dna. 10 miesięcy, 28 dni, 15 godzin. 4 kolejne miesiące później Scranton wraca z prostą wiadomością. Nie ma dna. Pierdol się, Red. Potem jednak go przeprasza i prosi, żeby nie odchodził. Dodaje, że właśnie dzisiaj skończył 40. Robert życzy sam sobie wszystkiego najlepszego i zaczyna opowiadać historię swojego życia. O tym, jak był adoptowany, o tym, jak spotkał się z Anną w 1988, jaka była piękna i nadal jest, jak za nią tęskni i zastanawia się, czy ona również o nim myśli. Wspomnienia o żonie widocznie sprawiły, że Scranton przekroczył kolejny próg szaleństwa. Zaczyna się maniakalnie śmiać, pytając światełko, czy może ono ma rodzinę, dzieci. Prosi, wręcz błaga Reda, by ten się odezwał choć raz. Roberta boli głowa, a jego stopy zaczynają zapominać, jak się chodzi. Po chwili prócz jego stóp zaczyna rozpływać się coś jeszcze.
W popłochu zaczyna szukać zdjęcia Ani, które miał przy sobie. Wykrzykuje jej imię, jednak ona znika. Krzyczy, wrzeszczy, woła, żeby nie uciekała. Mówi, że jest za wcześnie i jej potrzebuje, że jego obliczenia się zgadzają i wszystko będzie w porządku. Prosi, żeby nie odchodziła. Czarne włosy, zielone oczy, 160. Czarne włosy, zielone oczy, 160. Doktor Scranton powtarza tę frazę przez 3 godziny. Jeden rok, 2 miesiące, 27 dni. Rozlega się głośny krzyk. Od tego momentu słychać tylko głos panelu podający aktualny czas, z przerwami od 1 do 3 dni, z paroma miesięcznymi przerwami. W tle płacz, mamrotania i krzyki Scrantona. Na tym kończy się trzecia sekcja logów Scrantona w SCP-3001. 2 lata, 7 miesięcy, 28 dni. Głos Scrantona zdaje się być zniekształcony. Zarówno on, jak i panel kontrolny poddawani są zaburzeniom rzeczywistości. Jednak z powodu wielu podróży Roberta on zdecydowanie szybciej ulega dyfuzji, której teraz jest już całkowicie świadomy. Nie czuje nóg. Pole Huma próbuje się wyrównać, a Robert wrzeszczy w pustkę, że nie chce umierać. A dna wciąż nie ma. Po 6 miesiącach w jednym kierunku, po 8 miesiącach w dół, nadal nie ma dna. Scranton pyta Reda, co tam u niego. Oczywiście bez odpowiedzi. Zaczyna mamrotać bezładne zdania, wspomina, że wraz z Anią chcieli nazwać swoje dziecko Lucy, Lucy Scranton. Mężczyzna balansuje między pozytywnym nastawieniem a szaleńczą manią, próbuje stepować, ale bez stóp nie idzie mu to za dobrze. Następnie zaczyna nucić. Anna, Anna Bobanna. Scranton wspomina, że Ania nienawidziła tej piosenki, a on kochał ją nią dręczyć. To był ich taki inside joke. Te słowa ostatecznie zaczęły dla nich znaczyć coś więcej. Autodestrukcja Roberta postępuje. Jego ręka łamie się w rytm załamywania się fizyki w czerwonej rzeczywistości. Jego lewa dłoń się rozpływa, tworząc wzór przypominający pajęczynę. To studzi poczucie humoru mężczyzny, przestaje żartować, a zaczyna liczyć przebyte kilometry. Jego ręce przez siebie przechodzą, nie czuje ich. Może przenikać przez samego siebie dłońmi, czuje jednocześnie zimno i ciepło. Zaczyna wymiotować, mimo że nie ma nic w żołądku. Ba, nawet nie ma już żołądka. Robert przygląda się palcom, które zaczynają mu odpadać i rozwarstwiać się jak cebula. Jednak jego jedynym zmartwieniem jest pierścionek na prawej ręce, który póki co jeszcze się trzyma. Szaleństwo Scrantona pogłębia się. Pozbywa się jednej ze swoich nerek, ale zastrzega sobie, że chce zachować serce. Jego majaki przybierają na sile, gdy zaczyna wołać ze swoimi nieistniejącymi dziećmi. Córką Lucy i synem Davidem, którego nazwał, gdy Red spytał się w końcu o imię, które chciałby nadać synowi. 4 lata, 6 miesięcy, 18 dni. Teraz to nie Scranton rozkłada się na części. To świat wokół niego sprawia, że Scranton się rozpada. Boi się. Kontynuuje, wyrywa sobie po kolei każdy palec u stóp, potem całą stopę. Wpada w nieopanowany śmiech. 5 lat, 9 miesięcy, 3 dni. Red wciąż nadaje informacje o tym, który jest dzień. Scranton wciąż próbuje się zabić. Została mu przynajmniej jedna stopa, kilka mięśni nóg, zewnętrzności serca, może płuco. Próbował się zabić już 224 razy. Próbował się udusić, próbował skręcić sobie kark, próbował rozgryźć się na strzępy. 5 lat, 9 miesięcy, 12 dni. Wymiar się pomniejsza, coś się zmienia, Scranton to widzi. Zauważył kurtynę, która po dotknięciu zadała mu ogromny ból. Widzi granice. Jasne odbicie rzeczywistości, widzi samego siebie i ten widok go przeraża. Tak wiele brakuje. Ale Red pozostaje cały, rzeczywisty. Robert też jest rzeczywisty, gdy go dotyka, jednak ten dotyk również go boli. Boi się, że gdy go dotknie, to rozpadnie się na kawałki. Blask się zbliża, ściana jest coraz bliżej, a Scranton trzeźwieje i w końcu zaczyna rozumieć. Nagrywa dla potomnych, że to miejsce przypomina nicość pomiędzy dwiema złączonymi kartkami. Jest nieskończone i puste. Ślepa uliczka, uszkodzone przejście klasy C. Fale i ściana blasku to efekty testów przeprowadzanych w świecie realnym. To próba otwarcia przejścia, które może wyciągnąć go ze SCP-3001. Ale on dobrze wie, że nie może tego zrobić, bo w jego aktualnym stanie zginąłby. Odsuwa się od Reda. Teraz jego czerwień to nie tylko światełko, a również krew Roberta. Mężczyzna krwawi, wymiotując przy tym obficie. Fale zbliżają się, Scranton płacze z bólu, jaki mu one zadają. Twierdzi, że jeśli zostanie w 3001, zrestabilizuje się w ciągu następnych 5 lat. I jest dla niego szansa. Znów wpada w szał, krzyczy do Reda, prosi go o nogę, o rękę, ramię, coś co mógłby chwycić. W
końcu krzyczy w stronę Ani. Chcę tych ładnych oczu, Aniu. Aniu, daj mi oko, mam tylko jedno. Aniu. Aniu, daj mi swój język. Jestem głodny. Aniu. Aniu, pożyczysz palec? Chwieje się. Aniu, daj mi swój mózg. Mam tylko połowę. Scranton wybucha płaczem. Przeprasza swoją żonę. Przeprasza za to, jaki jest. Za to, co się wydarzyło. Za to, że w końcu jednak stracił pierścionek. Po chwili znów wraca do siebie. Twierdzi, że ma jeszcze 5 lat na wymyślenie czegokolwiek. Bariera się zbliża. Ostatnimi słowami Scranton żegna żonę, mówiąc, że ją kocha. 5 lat, 11 miesięcy, 21 dni. 23 grudnia 2005 roku panel kontrolny LSS spontanicznie pojawił się z powrotem w części testowej ośrodka 120 w laboratorium rzeczywistości A. Doktor Anna Lang, zdziwiona zajściem, podbiega do panelu, mimo że jej asystent jej tego odradza. Panel jest cały we krwi. Śmierdzi trupem, wymiocinami i krwią. Doktor Lang rzuca się na LSS i z przerażeniem odkrywa, że krew należy do Roberta. Rozpoznaje pływające w niej jego szare oko. Tyle krwi. Jego ręka, pierścionek, jednak nie zniknął. Tyle krwi. Anna wrzeszczy na panel kontrolny i każe mu otworzyć nagrane logi audio. Hasło dostępu: Anna Bobanna. Coraz więcej krwi. LSS zaczyna odtwarzać audio. W pokoju rozlega się głos Scrantona. A gdy wymienia imię Ani, ta słabnie i upada na ziemię nieprzytomna. Zapisy doktora Scrantona, odzyskane po spontanicznym pojawieniu się panelu LSS w ośrodku 120, są podstawą wiedzy o SCP-3001. Pomimo ciągłego udoskonalania technologii, próby odzyskania i reintegracji doktora Scrantona nadal kończą się fiaskiem. Jego obecny stan mentalny i fizyczny są nieznane. Zamknij oczy. Spójrz w głąb ciemności. Gdzieś tam nadal śmieje się doktor Scranton, wylewając coraz więcej łez i stając się coraz mniej realny. Czy kiedykolwiek do nas wróci i załata złamane serce swojej żony? Dopóki Scranton nie pozbędzie się swojego serca, dopóty jest to możliwe. SCP-3001 to raport, który wywołuje wiele mieszanych emocji. Ostatecznie jednak jego odbiór jest zależny od czytelnika. Niektórych poruszy, na innych nie wpłynie wcale. To, co można rzec na pewno, to że jest to raport, w który włożono dużo pracy i czytanie go to czysta przyjemność. Jeśli dotrwałeś aż do końca, zachęcam serdecznie do zostawienia łapki w górę pod filmem. A jeśli jesteś nowy, koniecznie zasubskrybuj kanał po więcej filmów ze świata Fundacji SCP. To była Czerwona Rzeczywistość. Ja jestem Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.